Cześć wszystkim, ze strony Mariusz836, zaczynamy spóźnione sianokosy, pierwszy pokos, kończymy, pierwszy był zaczęty 10 na zielono, teraz kończymy w siano. Do skoszenia mamy 1,5 hektara łąk, trawa przesiewana, na której były dawane nawozy NPK oraz mikro w opryskiwaczu. Trawa tak z kłosem 80-90 cm, tak do mojego pasa prawie nawet. Jest to tutaj łąka twarda, torfowa, tam troszkę mniej. Tutaj mamy zaraz obok drugie łąkę, w ogóle twardo, więc będziemy kosić. Trawa się wykłasza, mamy spóźnienie, powinniśmy 15 maja zdecydowanie kosić. W trawie widać przesiewane koniczynę, trawy kubkówki oraz inne trawy. Widać, że trawy młode, które przesiewałem, miejscami dały radę urosnąć. Nie wiem, czy to jest ta trawa, ale miejscami znać, że takie są trawy tłuściejsze, jest taka bardziej zielona oraz nie ma tych kłosów. To zdecydowanie myślę, że to jest młoda trawa siana. Kosimy na wysokość, jak widzę, 2 cm. Wyżej nie umiem racetynu ustawić, tak jak widzę omijaki zacząłem robić. Kosimy bez przodka, dlatego znosi nas. Do zobaczenia w ujęciach. Ninja. Thank you.
Jesteśmy teraz na drugiej łące. Teraz na łące mamy. Tu jest najlepsze ziemi, tam obok będzie znowu gorsza, taka do 50 cm. Tu była trawa nieprzesiewana. Nawożenie to samo. Ciągnik ledwo daje radę, że tak powiem, to ciężko trochę ma. 3000 obrotów na przy 10, przy 9 na godzinę, 9 chyba idzie, 10 nie daje rady jednak. To będzie 1,5 hektara pewnie. Może to ciutkie mniej, dokładnie nie wiem ile, bo nie mogę sobie wymierzyć. Muszę, ja będę agencyjne mapki im. Taki fiksuje się piękny garniturę. Nawet ładnie zapozuje. Niech mama zrozumie.